No i witam was w moim aucie i witam was w odcinku, w którym będę prowadził auto. Zabiegiem takim, żebyście się troszeczkę pośmiali, jest uzewnętrznienie moich myśli, bo ja zazwyczaj jeżdżę pewnie, ale jednak gdzieś w środku siebie czuję coś takiego, że coś się za chwilę stanie, ale jadę pewnie, bo tego nie wymawiam. Zapraszam, odpalam silnik i ruszamy, chociaż może wymyślę sobie inne miejsce startowe. Zaczynamy. Od razu mówię, że prawo jazdy mam już, kurczę, prawie rok, bo w grudniu zdałem. Ale zaczynam, skręca mi tu autobus. Teraz bym mógł, ale dobra. Ogólnie jadę troszeczkę ponagrywać, także mam dużo w ogóle sprzętu w aucie i mam nadzieję, że zdążę przed zachodem słońca, bo mamy godzinę, zaraz wam powiem, 16:30, dlatego tir mi tu wjeżdża. Dobra, paliwo się skończyło? Jeżdżę codziennie około, nie wiem, powiedziałbym 90 km dziennie, wydaje mi się, że przejeżdżam. I czy ja jestem w dobrym miejscu, żeby skręcić? Tak, jest tutaj skręt w prawo. Ogólnie jeżeli chodzi o jazdę samochodem, lubię jeździć samochodem, ale dawniej było coś takiego, że jeżeli nie miało się prawa jazdy, to dawałem radę pod takim względem, że nie masz transportu, no to szukasz busów, szukasz autobusów, a teraz nie masz samochodu, to nie jedziesz i siedzisz w domu. To jest głupia rzecz, dlatego że wcześniej jakby o wiele bardziej sobie radziłem. Już tu właśnie przejeżdża na czerwonym, teraz jest zielony. Jadę 50 spadać tam za mną, przecież tu jest 150, ja szybciej nie będę jechał, chcecie to mnie wyprzedzać. Rowerzysta! Ja chcę jechać chyba w lewo. I to się jedzie tak, się jedzie i się skręca i proszę bardzo, i tutaj jest 70! To nie jest moja naturalna jazda, dlatego że ja zazwyczaj słucham głośno muzyki, że słyszy mnie po prostu całe miasto. Podczas tego jem, piję i jeszcze często jest tak, że mój pies siedzi tutaj i stoi mi na kierownicy, albo na kolanach siedzi i wygląda też przez okno. Także to jest bardzo po prostu... Nie dzwoń teraz tym telefonem. Zaczyna się las, zaczynają się bardzo ładne polskie laty, lasy, polska tutaj jesień. Właśnie mnie wyprzedza, proszę bardzo, wyprzedzaj mnie. Ja się zgadzam. Prawdopodobnie tu mogę zawrócić. Teraz odwaliłem, bo mam tak brudne szyby, że nawet nic nie widzę. No to wjechałem do rowu trochę. Wpadłem do rowu normalnie. Cofnę czy nie cofnę? Czy mi zgaśnie? To było takie stresujące. Jednym kolem byłem w rowie. Boże, ja wiem, że grzyby rosną przy drodze, ale no bez przesady. Ej, no nic nie widzę, normalnie centralnie nic nie widać, bo jest niż że brudna szyba i jeszcze słońce tak świeci. Tajemnica jest taka, że jakby okulary, które mam jako przeciwsłoneczne do auta, są podpórką do aparatu, żeby się nie przewrócił. Pierdziele, miałem tu skręcić. Boże, jakie są piękne liście i drzewa. O Boże, tu jest strzelnica, tu strzelają. Dobra, uciekamy stąd. Tu jest strefa do 20 na godzinę, więc będę jechał 20 na godzinę, żeby nikogo nie potrącić. Ja w ogóle mam dużo narzędzi z tyłu samochodu i czasami jak ktoś ze mną jedzie, to nawet moja mama. Ty masz garki w tym aucie? Tak, prawdopodobnie mam. Zobaczcie. O, dźwięk garków jest. Zobaczcie. O. Dlaczego tu stoi auto z żabki? Pytam się i ja. Wy oczywiście musicie jechać tym rowerem z dzieckiem. Zawracanko, zawracaniem. Okej. Okay. Ale się zarąbałem łokciem u drzwi. Pewnie było słychać w ogóle. Zaparkowane, ale się ci starsi wytwanili, teraz jeżdżą sobie takimi wózkami elektrycznymi po lesie. Fajna sprawa naprawdę, żeby czymś takim jeździć. A ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że było ciekawie, strasznie i że też śmiesznie. Ja się troszeczkę strachu najadłem, ale wiadomo, od razu tutaj zaznaczam też, że zazwyczaj tak nie jeżdżę tak bardzo strachliwie, tylko po prostu to miało być też troszeczkę zabawne, dlatego wyglądało w ten sposób. No, także dziękuję bardzo. Na mapie widzę, gdzie jestem. Bardzo przydatne są te mapy, bo dzięki nim wiem, gdzie jestem. Dobra. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Cześć, trzymajcie się i do następnego razu.